W ostatnim czasie dużo się w Kutnie dzieje pod względem inwestycji. Aktualnie w mieście przeprowadzanych jest kilka dużych zadań, m.in. remont ulicy Łęczyckiej, który podzielony jest na kilka etapów. Na tym odcinku ostatnim, powiedzmy sobie od Żeromskiego do trasy, w tej chwili jest robiona kanalizacja deszczowa i tam jest ten odcinek przejezdny. Mamy objazdy przez Żeromskiego, przez Dootymy. Na tym odcinku następnym są robione, jak już widzieliście Państwo, bądź też prace na chodnikach trwają, bądź też jeszcze z przyłączami, a na tym odcinku tutaj już koło szkoły widać, że jest jedna warstwa asfaltu, nie jedna, już tam są dwie warstwy asfaltu położone, konstrukcyjne, czyli praktycznie tam ten odcinek jakby się zalało, to już by było na gotowe. No ale trwają prace na chodnikach, ścieżki rowerowe, bo tam ścieżka rowerowa będzie asfaltowa, więc ona będzie robiona na końcu. Prace oczywiście jeszcze elektryczne, bo to są nowe latarnie i tak dalej, i tak dalej. Także trudno powiedzieć tak w paru słowach, co się dzieje. W sumie, bo te prace trwają na całej długości ulicy. Przypomnijmy, planowane zakończenie prac na ulicy Łęczyckiej to 23 września bieżącego roku.